pierwsze i nie ostatnie trudne chwile złotego. Nie jest on zresztą jedyną walutą, która ma ostatnio znaczące zawirowania kursowe. Taki los spotkał także liczne inne waluty regionu, jak forinta czy walutę rumuńską. Co ciekawe, podobnie jak złoty, mocny spadek wobec dolara zanotował japoński jen. A o tej walucie trudno powiedzieć, że jest peryferyjna dla systemu walutowego. Owszem, nasza waluta odnotowała wyraźny spadek, a jej kurs znajdował się nawet na rocznych minimach wobec dolara. To na pewno jest obrazem słabości, ale podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości i to wcale nie tak dawno. Pociesza nas dziennikarz Gazety Polskiej codziennie. Rok 2008 był chyba najtrudniejszy w ostatniej dekadzie. Wystarczy porównać kursy ze stycznia i z grudnia. Euro do złotego zwyżkowało o ponad 13%, dolar do złotego to znacznie większy wzrost, o 19%. Oczywiście zmiany te nie oddają tego, co działo się w ciągu roku. Wahania maksimum, minimum były, co zrozumiałe, znacznie większe. Dla dolara to ponad 52%, dla euro mniej, bo tylko, w cudzysłowie napisane, tylko 30%. Złoty stracił wtedy bardzo mocno, ale to wszystko nie stanowiło obrazu samej gospodarki. Ta utrzymała się znacznie lepiej niż gospodarki w strefie euro. Postrzeganie naszego kraju i globalny kryzys uderzyły we wszystkie systemy walutowe, najmocniej w te o mniejszym znaczeniu. To wtedy frank wyraźnie wyskoczył do góry, uderzając mocno posiadaczy kredytów walutowych. Ale szwajcarska waluta to pieniądz rezerwowy, który całkiem nieźle czuje się w niepewnych ekonomicznie czasach. Kolejne lata dla złotego były już spokojniejsze, chociaż jak wspomnieliśmy na wstępie, dzisiaj sytuacja daleka jest od ideału. Poszczegóły odsyłam Państwa do Gazety Polskiej codziennie. A my sięgamy teraz jeszcze do Gazety Wyborczej, która na pierwszej stronie pisze o taranie z 8 klasy. Chodzi o planowaną reformę edukacji. Naprawdę trudno trafić do Anny Zalewskiej, czy pisze Justyna Suchecka. Od miesięcy piszemy o sukcesach polskich gimnazjów, które minister edukacji chce zlikwidować już za 10 miesięcy. Cytujemy wyniki badań międzynarodowych i krajowych, wskazujemy też ich słabe punkty i rozsądne pomysły by były lepsze. Zalewska jest głucha nawet na głosy tych, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość, ale mówią, w takim tempie nie da się poprawić systemu. Ona przekonać już jednak się nie da, czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ale nie tylko narzekania w Gazecie Wyborczej, ale też pochwały dla polskich piłkarzy. W roku 2016 polscy piłkarze dali popis tak spektakularny, że pytanie o kolejną po reprezentacjach Górskiego i Piechniczka drużynę na medal mundialu już nie brzmi absurdalnie, czytamy. Na razie pytanie o medal Mistrzostw Świata zadajemy nieśmiało, ponieważ wszystko dzieje się. To naprawdę jest dobra zmiana, zbyt szybko. Przez ćwierć wieku po obaleniu komuny przyzwyczailiśmy się, że futbol zmienia się nadzwyczaj opornie, znacznie wolniej niż inne dziedziny życia. Aż tu nagle, niemal z sezonu na sezon, nasza najważniejsza drużyna, opatrzona modnym dziś przymiotnikiem narodowa, wyładniała na efektowną wizytówkę kraju, a tworzący ją piłkarze stali się bodaj najskuteczniejszymi ambasadorami Polski. Na Mistrzostwach Europy dokopali się do ćwierćfinału, w którym jeden ciut precyzyjnie wykonany rzut karny dzielił ich od awansu do strefy medalowej. Jesienią natomiast wystrzelili na szczyt tabeli w eliminacjach do mundialu. Reprezentacja jako czołowy produkt eksportowy, znak bardzo wysokiej jakości. O wielkiej Polsce pisze Rafał Stec w artykule dotyczącym polskiego piłkarstwa. Odsyłam poszczegóły do dzisiejszej Gazety Wyborczej. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 na zegarze 24 minuty po godzinie 6. Polskie Radio 24. Wracamy do spraw bieżących. Działania prokuratorów w sprawie Amber Gold były bardzo rutynowe i incydentalne. Zeznania, których słuchamy, zatrważają, uważa gość rozmowy parlamentarnej Polskiego Radia 24 Angelika Możdżanowska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, członkini Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold. Niestety na razie z tego, co udało nam się zaobserwować po tych przesłuchaniach, to jest przerażające. Działalność prokuratorów w zakresie prowadzenia tej sprawy, w zakresie dozoru nad tą sprawą, w zakresie powierzania dochodzenia młodej funkcjonariuszce, która jest pozostawiona sama sobie, która podkreślała w swoich zeznaniach, że tak naprawdę była bezczynna, ponieważ nie miała decyzji prokuratorskich do prowadzenia konkretnych postanowień. A to prokurator musi te postanowienia wydać. A nie
było możliwości reakcji ani na prawdopodobnie, oczywiście opierając się na jej wyznaniach wczorajszego dnia, ani na rozmowach telefonicznych, ani z prezydentem na prośby pisemne. Czyli z naprawdę podejrzewających widać, że autopowiedziałania bardzo rutynowe podczas incydentalne z punktu widzenia prokuratora, który na przykład zastępował panią prokurator Kwiatkowską, który na przykład nie czekał akt przed wydaniem postanowienia. To jest zatrważają te sytuacje, które chce słuchać. Dzisiaj prokurator, który mówi, czytamy wnioski pokontrolne, które są przerażające, które są w 2008 roku i dokładnie te same są w 2016 roku w opieszałości. Opieszałość, lekceważenie wynikające z nieudolności prokuratorów z tego, że być może jest to jeszcze większy spadek. Wniosków jest o połowę mniej. Spadki widać też m.in. w Puławach czy Świdniku. Tym tematem zajmowała się reporterka TOK FM Anna Gniterek-Zabłocka. Sędzia Ewa Pasera, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, zebrała dla mnie dane z całego lubelskiego okręgu. Dane dotyczące właśnie tematu 500+. Wydawało mi się, że może być tak, że ojcowie na rozprawach podnoszą, że była żona dostaje 500+, więc powinno jej to wystarczyć i nie powinno się im na przykład podnosić alimentów. Tymczasem wcale tak nie jest. Zanim świadczenia wychowawcze. Niemniej jednak, jeżeli by taki związek stwierdzić, to należałoby uznać, że osoby, które są, które otrzymują świadczenie 500+, niejako zrezygnowały w części z dochodzenia podwyższenia alimentów od osób, które są do tego zobowiązane, czyli niejako to świadczenie zastępuje im alimenty, które powinny otrzymywać od osób zobowiązanych. To są trudne sprawy, trudne procesy, takie konfliktowe bardzo. Procesy z punktu widzenia prawnego nie są bardzo trudne, ale są trudne właśnie pod względem emocjonalnym, dlatego że najczęściej spotykają się strony, które są skonfliktowane i które mają sam problem w spotykaniu się we wzajemnych kontaktach. Czyli może być tak, że rzeczywiście mają te 500+ i uznają, darujmy sobie dochodzenie wyższych alimentów, to nam wystarczy. Myślę, że jest taka możliwość, że niektóre osoby, które w związku z tym, że otrzymują świadczenie 500+, nie chcą starać się o podwyższenie alimentów, bo obawiają się procesu. Alimenty to jednak nie wszystko. Nie również jest wniosków o zasiłki celowe, a pracownicy pomocy społecznej też ściśle wiążą to z efektem 500+. Magdalena Sudół z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Nie mamy jeszcze takich konkretnych danych statystycznych, bo rzeczywiście będziemy mieli je dopiero po zamknięciu roku, ale już pracownicy zdążyli zaobserwować, zwłaszcza w tym takim okresie powakacyjnym, mniejszą liczbę wniosków o pomoc jednorazową w postaci zasiłków celowych, ale także mniejsze zainteresowanie ze strony rodzin sfinansowaniem czy też dofinansowaniem przez nas chociażby do obiadów szkolnych dla dzieci. Ta tendencja pojawiła się już w okresie wakacyjnym, bo w czasie wakacji również świadczymy tego rodzaju pomoc, jak obiady dla dzieci, które pozostają w Lublinie, które na przykład korzystają z półkolonii, nie wyjeżdżają na wakacje. Tutaj mam statystyki dla porównania. W tym okresie wakacyjnym takich dzieci było ponad 20, natomiast w ubiegłym roku była to znacznie większa liczba, bo finansowaliśmy ponad 100 obiadów, także jest różnica widoczna. Na koniec wspomnę jeszcze o dość typowej sytuacji z Lublina związanej z 500+. Otóż mamy pierwszy przypadek, gdy MOPR zamienił wypłatę tego świadczenia z pieniędzy na bony zakupowe. I nie chodziło wcale o to, że w rodzinie występował problem alkoholowy, bo takie przypadki najczęściej występowały w Polsce. Natomiast w Lublinie jeden z rodziców ma problem z uzależnieniem od hazardu i pieniądze z 500+, mówiąc kolokwialnie, przepuszczał na automatach. Teraz nie dostaje już gotówki do ręki, dostaje talony na zakupy dla dziecka. To jest powtórka. Pierwsze pary spodziewają się dziecka dzięki łódzkiemu programowi dofinansowania in vitro. Rozmawiał z nimi reporter TOK FM Bartosz Kociołka. Za chwilę też Daria Kim zastąpi nią najstarszym krytym basenie w Polsce. Niestety jego remont pochłonie nie miliony, a milionów po prostu nie ma. Ja nazywam się Adam Ozga. To wciąż godziny szczytu.
magazyn reporterów przewodniczący Komitetu Jubileuszowego mówi informacyjnej agencji radiowej, że o godzinie 16:30 na komisji 13 pierwszych par ze 130 zakwalifikowanych w tym roku spodziewa się dziecka dzięki miejskiemu programowi dofinansowania zabiegów in vitro w Łodzi. Program ruszył w lipcu i zastąpił ministerialny, który skończył się w połowie roku po tym, jak wycofał się z niego rząd. Bartosz Kociołka, łódzki reporter TOK FM, rozmawiał z parami, które z powodzeniem skorzystały z programu. Zresztą nie pierwszy raz rozmawiał. Z panią Lisą i panem Michałem po raz pierwszy spotkałem się w czerwcu. Wtedy z nadzieją czekali na start programu. Przypomnijmy. Dziecko stara się gdzieś tak już od około 10 lat. Na początku to były starania naturalne. Potem po kilku latach zgłosiliśmy się do lekarza. Były porobione badania. I lekarz nam powiedział, że w zasadzie możemy się starać dalej naturalnie. Dopiero potem nasze wyniki się tak pogorszyły, że w zasadzie zostało nam tylko i wyłącznie in vitro. Z mojej perspektywy jest to troszkę bardziej złożone, bo to ze mną jest problem, a nie z kobietą, jak większość społeczeństwa zakłada, że przeważnie tam antykoncepcja niszczy, a dużo jest niestety problemów z facetami. To jest problem cywilizacyjny. Jak państwo się poczuli, kiedy się okazało, że ten rządowy program niestety nie będzie mógł państwa objąć? Byliśmy zarejestrowani, ale już do jakby zabiegu nie doszło, ze względu na to, że było bardzo dużo ilość chętnych, no i po prostu się nie załapaliśmy. Załamaliśmy się w tym momencie. Jako człowiek, który zarabiał średnią krajową, no niestety nie jest w stanie odłożyć na tak drogi niestety zabieg. Znam bardzo, bardzo wiele par, które na in vitro zapożyczają się w bankach, biorą po 15 tysięcy, 20 tysięcy kredytu. Niestety nie zawsze ta pierwsza procedura się udaje i udaje się zejść w ciążę. No i niestety kredyt zostaje, dziecka nie ma. No i teraz właśnie dla nas szansą jest dofinansowanie od miasta. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo chcą państwo mieć dzieci. Bardzo. Teraz z panią Lizą, panem Michałem spotkałem się ponownie. Udała nam się już pierwsza próba, pierwszy transfer przyniósł oczekiwaną, wymarzoną ciążę. I obecnie mamy 8 tydzień ciąży. Pierwsza chwila to był oczywiście taki typowo domowy test ciążowy. Wstałam z samego rana bardzo wcześnie. No i jak wyszły dwie kreski, to po prostu nie do uwierzenia, nie mogłam potem ustać. Małżonka przychodzi i mówi, test ciążowy wyszedł pozytywnie. Powiem tak, ktoś trafia szóstkę, wtedy to ludzka się cieszy. Ja się cieszę dwa razy więcej. Tylko tyle mogę powiedzieć. Wystarczyło w zasadzie powiedzieć o tym babciom i już cała rodzina. Tak, już w zasadzie wszyscy wiedzą, chociaż naprawdę mieliśmy mocne postanowienie nie ukrywać to jeszcze w tajemnicy, tak przez 2-3 miesiące. Co na chwilę obecną wiemy o dziecku? Ostatnie badanie USG mamy sprzed tygodnia. Dzieciuś miał niecałe 2,5 mm, miło już bardzo ładnie serduszko, pięknie.